Witam wszystkich, z tej strony Pan Bartosz i witam Was w kolejnym odcinku z naszej serii Polska Wieś. No i ogólnie jest taka sytuacja, że facet miał przyjechać mi skosić kukurydzę na ziarno. Już tutaj ciągnik przygotowany, a się okazało, że kombajn się popsuł, a mam zakontraktowano i muszę w ciągu chyba 3 czy 4 dni już ją odwieźć. A on mówi, że nie da rady, a nikt tu w okolicy właśnie nie ma takiego headeru do kukurydzy. Więc postanowiłem, że spróbuję sobie bizonem, zobaczę jakie będą straty i tak dalej. No i po prostu będziemy sobie mucić bizonem kukurydzę. Tam już oczywiście poprzestawiałem sita, wiatr i tak dalej. I już sobie wbijam do kombajnu. Teraz tak, patrzcie co fajnego zrobiłem. Tak. Kombajn, czekajcie, jeszcze wyłączę na chwilę. Tu jest coś. O, dobra. Ruszyło. Podniesiemy sobie. Patrzcie, wskazówki działają obie. Zaraz jak zajedziemy sobie na pole, to wam pokażę, że jest animacja. Zapomniałem, że mam pedały i kierownicę. Pokażę wam, że jest animacja jakby załączenia mocarni oraz headeru. Dobrze, że dziobów nie mam, bo by był problem tu wyjechać. Dobra, już teraz mogę cisnąć. Zmienię sobie na kabinę wewnętrzną. Przemknę się. Przejadę. Już bizon miał stać teraz, ale się nie udało. Teraz na tej drodze muszę uważać, żeby tu nie przywalić w nic. Bizon jest w trakcie prac. Udało mi się już zrobić kilka fajnych rzeczy. Jeszcze zostało mi do zaanimowania wajcha biegów, jakieś duperele i tak dalej. I będę zaczynał robić konfigurację. A jeżeli uda mi się to zrobić, co chcę, te konfiguracje, no to będzie po prostu kocur. Planuję zrobić, żeby były wybierane sieczkarnie. Kabiny już są wybierane. Nie wiem, koła jeszcze na pewno będą te tylnie, bo te co są niby są spoko, ale nie każdemu się mogą podobać. Czekajcie, teraz muszę najpierw rozłożyć. Niech się klapa rozłoży. Opuścimy sobie. I teraz patrzcie na to. Jak widzicie, jedna, druga i poszło dopiero. Jeszcze raz wam pokażę. Jedna, druga i poszło. Dobra. Powoli sobie będziemy to... Myślę, że z racji tego, że kosimy takim headerem, to trzeba jednak wolniej jechać. Ale zarzucę sobie tak. Nie, tak. Za szybko połowa by uciekała. O, coś takiego. I sobie powoli kosimy. No, zobaczymy, jeżeli się uda. Zaraz zobaczymy, czy w ogóle ziarno leci do zbiornika. Ciekawszy, myślę, pomysł. Nie chciałem robić tak jak każdy, że wiecie, te przystawki. A to jest chwila roboty. Jakaś tam animacja wciągania może nie jest kozacka, bo to trzeba by było trochę inaczej zrobić. No, ale coś tam jest. Mi się to podoba, szczerze wam powiem. Tylko podniosę sobie motowidła do góry. Mogłem też jeszcze zrobić, żeby ten header się opuszczał troszkę, żeby wyżej był, bo to by było trochę realniej. I ogólnie nie musi... O, przepraszam, że tak się nie da, bo jestem świadkiem tego, że w mojej wsi tak facet robił. I o dziwo szło. Tylko, że kukurydzę miał za mokry, się trochę przypychało. Ale myślę, że... Mafia Soles tak chyba robił kiedyś, więc myślę, że na luzie. Troszkę sobie. Dobra. Niech się podniesie. Czekajcie, tu nic nie ma. Nie, tutaj sąsiad też miał właśnie kukurydzę. O.
i powoli sobie jedziemy. Tutaj trochę rządki są źle i pewnie, znaczy nie, w sumie jak takim kosimy, to nie jest aż tak źle, bo to nie ma tych rządków przecież tu. Nigdy tego w realu nie widziałem, ale to musi ciekawo wyglądać, wiem tylko, że kosił facet. O, zaraz sobie zobaczymy, puszczę sobie powoli, niech jedzie, zobaczymy sobie ile. No, zarzucę gaz i niech leci. O, no jak na razie to się tam nic nie pokazuje. Więc powoli, powoli. Zobaczę sobie tu. Nie, już 38% jest, więc nawet. Więc jednak trzeba będzie przyjechać Ursusem. No ale to ja się cieszę. Może trochę z zewnątrz pojeździmy. Klimatycznie to nawet wygląda, bo to tak powoli jedziemy. No bizon jest w trakcie prac. Też, żeby zrobić wskazówki, bo w 15, w 17 i w większości bizonów było coś takiego, że wskazówki tak jakby były już na zdjęciu, na tarczach i tak jakby to wygląda, jakby są dwie wskazówki. No ja pobawiłem się w gimpa i udało mi się usunąć tą jedną. Jest tylko teraz ta, tak jakby ten model wskazówki, nie ma tej drugiej i od razu to lepiej wygląda. Ile tam mamy? 50. No ładnie to sypie, wam powiem. Nie powiedziałbym. Ogólnie ten odcinek oglądacie dlatego, że postaraliście się. O, tutaj pozbierałem ziemniaki, żeby nie było. Dwie przyczepy były. Prawie. Łopanie. Tutaj się. Nie, jeszcze nie opuszczaj, bo tu w krzak. O, tu się wajcha zacina. Jak nie? O, tak o będę sobie ciął. Żeby brać te cztery rządki, no ale tu niestety się biorą pięć. O. To nawet chyba szybciej idzie niż standardowym. Tak jakby miał to przystawkę. Włączę sobie na trójkę. Powolutku tak można ciąć, nie? Myślę, że to przyjemnie wygląda. Niestety tych animacji nie ma takich, wiecie, fest. No ale tutaj fajnie z tyłu to wygląda. Wow. Jakbym jeszcze miał lepszą grafikę, to już całkiem by to wyglądało kozacko. O. No już tu się załapało, ale próbuję się, żeby to jechało właśnie tak o. Powoli, powoli do przodu. Co? W ciągu, pod ostatnim odcinkiem, w ciągu chyba 5 godzin, coś takiego, było 700 wyświetleń i 100 łapek, dlatego ja to już nagrywam dla was na jutro, oraz było coś koło 40 komentarzy. Dobra, już nie podnoszę, bo tak widnie się coś docina. Powoli sobie obkosimy. Nie wiem, całego pola nie będę raczej kosił na odcinku. Skoszę sobie poza resztę. No bo chcę nagrywać odcinki tak 15-minutowe, żeby was nie nudzić. No dobra. Powoli. Niech to idzie. Dużo w sumie nie zostało, ale myślę, że teraz sobie pojadę po ciągnik z przyczepą. I po tym. Bardzo mi się podoba to, że udało mi się zrobić te dźwignie ruchome. Jeszcze postaram się zrobić przynajmniej oczywiście animację sprzęgu, hamulec, gaz. Stój. Co to się stanęło? O, i się nie wyłączyło. Dobra.
Patrzcie. Jeszcze raz, jak to kozacko wygląda. Tak. O. I co? Lecimy sobie pociągnik. Jak dziw w kukurydzy. O, ogólnie zajeżdża mi tu trochę moim obiadem. I już bym chciał iść sobie zjeść, dlatego już teraz będzie taki odcinek trochę na szybko, szczerze wam powiem. Bo się głodny zrobiłem. Ale tak. Co by tu jeszcze powiedzieć? Nie wiem, może 100 łapek w górę i kolejny odcinek. Z tej serii oczywiście. Może coś się... Teraz już zostaną takie... Bo ogólnie tak jakby to jest kontynuacja tamtej serii. A, odpalić trzeba. Wyciszę sobie dźwięki, bo nie lubię. Za głośno jest. O, dobra, wyłączę na razie. Bo chcę się wypowiedzieć, będzie mi przeszkadzało. Ogólnie to jest kontynuacja tak jakby sezonu tego wcześniejszego, dlatego wczorajszy odcinek miał numerek 4, ten będzie miał 5. I teraz pytanie do was, czy robimy tak jakby znowu żniwa, bo już na tamtej mapce były. Czy właśnie robimy, czy nie robimy tych żniw? Jeżeli nie, czy teraz mam na przykład sobie skosić którąś łąkę i... Nie, sianokos chyba sobie zrobię drugi raz, dlatego że chcę ogarnąć fajną kosiereczkę. Więc to chyba sobie drugi raz ogarnę. Ale żniw już chyba nie będę robił, bo to nic ciekawego w sumie nie ma. Może gdzieś poza odcinkiem wykoszę i tylko słomę pozbieram. To też by mogło wypalić. Muszę to od pana Lacey pousuwać, bo nie będę robił. Czekajcie, czekajcie. Zawrócę sobie. Dobra. Ciasno trochę. No teraz kozacko się jedzi. No i co? Niech to się wysypie. A ja się będę z wami żegnał. Do następnego odcinka. Cześć i papa. Elo. Co tam się chyba coś zapchało. Dobra, cześć.